Zajebiście. No zobaczysz na filmie. Zawodowiec? No kurde, a jak? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. No, siema, siema, ty w tym nadzorze sanitarnym jesteś? Słuchaj, Dawid przyjechał. A nie dlatego, że ty byś miał mnie zarazić, tylko być może ja bym mógł ciebie. A, Dawid przyjechał oglądać sprzęty. Co ci się podoba? Najbardziej mi się podoba komarek, nie? Komar 500, tutaj ten niebieski, wiesz, jest taki fajny. Ten niebieski? Komar 700 znaczy się. Komar 700. Ogar. Ale wiecie co, zdradzę wam tajemnicę. Od stycznia, jak dobrze pójdzie, znaczy jak dobrze pójdzie, Dawid tutaj podpowiedział mi jedną kwestię, czyli na kanale Blegopso wielki projekt będzie, kupię z Łomka krosówkę, na ciebie patrzę, bo ty to mi podpowiedziałeś przed chwilą, i będziemy zbierać donate'owo na remont tej detetki, no oczywiście, żeby się też... Znaczy nie wiadomo, czy to będzie detetka, nie? Jeszcze. Detetka albo co jeszcze może być? No może być jeszcze co, no jakiś krosik Z, na przykład 120YZ, 125 może być. O, dobra, jakiś dwusów, taki krosówka bez rejestracji. No po prostu złoma w częściach nawet, jak dostaniemy za grosze, nie? Tak. I po prostu będziemy... Zrobisz z niego piękny, customowy motocykl. Tak. Odnowiony. Odnowiony. Od każdej śrubki. I teraz to, co najpiękniejsze, na co wiele widzów mogło wyczekać. No. To jest też twoje zobowiązanie, jak już to powiedziałeś, no. To jeszcze właśnie słowo rzeknie. No. Że jak wypali projekt, no. To na koniec roku będzie do wygrania ten motocykl dla któregoś z widzów. No. Który no, wykaże się tutaj, będzie zaangażowany. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, te donaty będą zbierane na remont tego motocykla. Tak. No i dzięki temu spełnisz czyjeś naprawdę ogromne marzenie. A tych widzów zauważyłem, że na twoim kanale jest bardzo dużo. Wystarczy wpłacić donate'a marzenie. Te donate'y możemy już zbierać. One będą, ja tak zaproponowałem, żeby sobie spokojnie właśnie do końca przyszłego roku zbierać i w trakcie tego, żebyś go po prostu, wiesz, systematycznie remontował, tak. I to filmował, nie? Tak. Jak wymieniasz wszystko i przygotowujesz. I naprawdę to też jest fajna rzecz, którą można udowodnić, że z takiego starego motocykla zepsutego można zrobić coś praktycznie, że nowego, tak. I pięknego, nie? Bo dzisiaj już są takie, wiesz, customowe, na przykład jakieś bodykity, które spowodują to, że motocykl... A słuchaj, a pomożesz mi w tym projekcie? Wiesz co, będę starał się w jakimś stopniu ci pomóc, tyle co będę mógł, tyle co się będę znał, tyle co czas mi na to pozwoli, ponieważ jak wiesz, u mnie tak jest raczej średnio na tą chwilę. Ale no, na pewno będę, wiesz, no tak jak powiedziałem, zaangażowany w to, tyle co mogę, nie? Dobrze. I będziemy działać. Dobrze. Czyli ale... kwestia tego remontu może to potrwać trochę, nie? No ja bym tobie proponował, żeby zrobić to porządnie, żeby ten motocykl po prostu oddać widzowi, który przyjedzie po niego w 100% sprawny, w 100% można powiedzieć jak nowy. I żeby to był naprawdę wyjątkowy taki projekt, to myślę, że rok czasu. Na przykład przed świętami przyszłego roku. Tak. Będzie wielki na przykład live, w którym będziesz losował ten motocykl, którym, i później krótko po tym będzie, wiesz, film, gdzie będziesz wręczał ten motocykl komuś, tak? Mhm. I to będzie mega. Nie, to będzie mega, mega wielkie i spełnienie marzeń dla niego. Czyli wszystkie donaty z dopiskiem marzenie będę drukował. I każdego dnia będę je drukował. Można powiedzieć, że od dzisiejszego dnia. Na papierze będziemy robili ruloniki i będziemy wszystkie zbierać. Czyli każdy donate wchodzi w grę. Jeżeli wyślesz dwa donaty, masz dwa losy. Jeżeli wyślesz pięć, masz pięć losów. Wszystkie po prostu będziemy drukowali. Ja to wam wszystko, tą taką skrzynię tutaj zrobimy. Będę wrzucał przy was. Musisz jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, żeby te donaty nie wyglądały też w ten sposób, że ktoś będzie wrzucał być może po grosiku, tak? I dyskwalifikował tego, kto wrzuci na przykład 100 zł i tylko jeden los, tak? No. Wiesz, o co mi chodzi, więc rozwiązałbym to jeszcze może
w jakiś inny sposób, który spowodowałby to, że nie od każdego wysłanego donata, czyli na przykład za jeden grosik ktoś wyśle 10 donatów i ma 10 losów, tylko jakoś inaczej. To ja jeszcze bym chwilę z tym pomyślał, żeby to było sprawiedliwe przede wszystkim, nie? No ale to trzeba od razu powiedzieć, bo... Tak, no ale to wymaga jeszcze chwilę czasu, analizy, bo tak wiesz, z rękawa nie chciałbym ja osobiście... No ile, 10 zł? Nikogo skrzywdzić, dla wszystkich nie? Równo i marzenie? Poczekaj, może inaczej. Niech te donaty będą przeznaczane o treści marzenie na remont tego motocykla. Dobra. Natomiast losowanie będzie jak gdyby brane pod uwagę też między innymi kto ile tych pieniążków przeznaczył, ale też przede wszystkim na podstawie ilości może... Nie, mi się wydaje, że po prostu bez znaczenia. Bez znaczenia. Bez znaczenia. Dobrze. Nie, no dobra, no to pewnie, no to zrób to tak, jak ty to czujesz, bo to jest przede wszystkim twoja tutaj inicjatywa. Zaczynamy od 10 zł donate i każdy donate 10 zł marzenie wchodzi do gry, będzie więcej, nie ma żadnego problemu. I tak po 3 miesiącach, na przykład w marcu, na wiosnę, to by był dobry moment, żebyś zaczął powoli już się rozglądać i szukać takiego motocykla. Znaczy ja już go chcę na styczeń, jak gdyby w styczniu. No. Bo to jest jeszcze dobra cena, niska. Tak, i ten tak. Jarek z projektu Enduro, on ma bardzo duże doświadczenie. Być może on ma też znajomości i by wiedział, kto miałby możliwość, wiesz, takiego motocykla nawet na części sprzedaży, nie? No. On jest albo bogaty. Po prostu na jakiegoś złomka, no, albo na części. Ale to może być częściach, tylko w takiej, żeby po prostu. Albo w całości, nie? Kawasaki to na pewno nie będzie, bo do Kawasaki 125 ciężko to z częścia. Ciężko z częściami. Także albo Yamaha, albo Suzuki, nie? Tak obstawiamy. Lub ewentualnie... No, Honda CR. I Honda CR, no. 125 albo może jakaś 250, to no. Jest kwestia właśnie poglądu. Czyli to dla widza mojego będzie po prostu prezent motocykl marzenie. No, taki projekt, nie wiem. Jak się przyjmie i będą wpłaty, no to ja zainwestuję w złomka. Jarku, jak już ty powiedziałeś, co się rzekło, to już nie możemy chyba się wycofać, co? Nie zrobisz możemy. Już tamtego. Nie, to już nie, to już oficjalnie. To się rzekło. Na koniec roku przyszłego, przed, tak, świętami, przed świętami, będzie losowanie i ten motocykl będziesz wręczał. Komu? Tak, tak. Jakiemuś widzom. Tak. Trzymam cię za słowo. Dobrze, dobrze. Mamy ustalone, wy wszystko wiecie. Słuchaj, odpalę ci, żeby uwieńczyć to wszystko. Tego smoka wawelskiego. Tego smoka wawelskiego. Lecimy. Patrz, nawet mam wlepy, Kuba mi przykleił. No, fajne. Mego psa. Ale od razu jak się zagrzał, nie? Jak to ciepło. Jak ale jak to ryczy. Bo... To jest diabeł. No diabeł, no. Jak ja tym będę jeździł, to ja głupio nie wiem. Ale zobacz, tu masz fajny rower. Widziałem beta, nie? No. Trial. Trial, tak. I to jest dwusów? No, czy seta. Ciężkie to jest? Jak wiesz. Jak to się ogłusza na dół? To musisz do góry? Tu trzymać motocykl, nogę. Nie, trzymaj, tu, trzymaj, tu za kierownicę trzymaj. No. Nachyl się. Tu? Nie, za tą rączkę. Tu? No i do góry. I wysuń. To wysuń. O. Nie, nie jest takie ciężkie. No nie. To jest leciutkie. I ćwiczysz sobie? No, ćwiczę. Najgorzej to jest, jak wiesz co,
ktoś z zwykłego motocykla przesiada się na triala, nie siadaj. Nie. Urywa mi ogon. Już wczoraj kolega usiadł i mi ogon urwał, nie? Ja wiem, że... A tak przy murze to łatwo. Przy murze łatwo. Yamaha. Fajne ma te manetki, kolor teraz dopiero zauważyłem. Czy robił plastiki, czy zostawiasz tak jak są? Będę robił, no. Doprowadzisz sobie ją do ładu, tak wypieścisz ją? Tak. Fajnie. To będzie fajny kład. A powiedz mi, tu jest inaczej w ogóle, nie? W takim kładzie, bo ja... w sensie tak, hamulec jest normalny, tutaj to jest tylny. Tak. To jest tylny, tak? Tu jest sprzęgło? Tak jak w motocyklu jest. Dobrze, wszystko. A tutaj? Hamulec. Przedni? No. A tutaj? Gaz. Czyli nie ma jak gdyby... Nie ma manet. Dziwnie, nie? A niektórzy mają, ale wiesz, no w kładzie no, musi tak być, nie? Bo to, wiesz, no... A jak odpuścisz tą, wróci? A, wróci. No. Dobra, a powiedz mi, tutaj normalnie są biegi, tak? Tak. Czyli nie ma dużej różnicy. Nie ma. Tylko tyle po prostu, że tu jest gaz. Tak. Bo jakbyś się na siłę uparł, to byś sobie normalną manetkę zamontował i miał zwykły gaz. No na siłę tak, nie? Ale ja nie chcę. Lepiej tak jest. Takie ciepło się zrobiło. No. Potężny silnik. No w sumie ile tam? Niecałe 5 minut pochodzi mi wszystko gorące, nie? No i ja bym miał już rama, nie? Tak. Paliwo. Tu jak silnik, nie? Czy się grzeje, czy nie? Tutaj, tu prędkość pewnie. Mhm. Moto godzin nie pokazuje, to muszę po prostu... A wiesz, że taki licznik 700 kosztuje? No. A z jakiego miasta to jest motocykl? Kład? No. To jest z Pomorza. To takie mięciutkie? Masz puszkę. Założoną puszkę Red Bull. Puszka jest tu z nakładką i na opasce zrobiona. A? Kapujesz? No, teraz zajrzyłem. No. Bracie, opony letnie, a tu śnieg pruszy, na tył napęd, będzie drift. Rękawiczek nie wziąłeś. Co? Rękawiczek nie wziąłeś. A. Czekaj, bo gaz mi się. No zimny jeszcze. Akurat fajne ujęcie by. Co? Fajne ujęcie by było. Trzeba luz wbijać, wiesz? No.
kurde. Jedą rad. Co? Rękawice przyjąłem. Znowu mi zgasł. Zawodowo po prostu. Kozak jest, nie? Fajne ujęcia będą. No. Wyczuliśmy. A w ogóle jak to wyglądało? No zajebiście. No zobaczysz na filmie. Zawodowiec? No kurde, a jak? Black Ops na kładzie. Tego to jeszcze nie było. Zapierdziela, to jest niebezpieczna maszyna. No bardzo. To widać od razu, jakie to ma odejście. No. Nie ma co. Opowiedz swoimi słowami o tym, o tej bestii. Co widziałeś? No tak, no co mogę powiedzieć, no bardzo szybki pojazd, czterokołowy, bardzo hałaśliwy, bardzo niebezpieczny, bardzo ładny, dla prawdziwych facetów. I co, dobrze, że kupiłem takiego? Na pewno będzie się coś działo, bardzo dobrze. Słuchaj, to ty się poświęciłeś dla widzów, chcesz się rozwijać, chcesz, żeby mieli co oglądać, żeby mieli pasję i tak dalej, więc zakup świetny pod każdym względem, nie? Aczkolwiek ja jestem, mówiłem ci, pasjonatem dwóch kółek. Mi się bardzo podobają. Ja też, kółek. Bo wiesz, bo ja lubię. Tak, tak, ale zawsze znajdą się tacy, którzy lubią też kłady. I akurat przy takiej konfiguracji Beta i Yamaha, no to, no to, 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 to z Ameryka. Ameryka. To dla VIP-ów już, nie? To byle kto na to nie wsiądzie. To już jest wyższy level. Co? O czym mówisz? Mówię na skuter, nie? To już, a widzisz, to jest wyższy... Tomek jest specjalista od skutera. On jeździ po śniegu, w błocie, górki piachowe tym robi, wszystko. No. Także wiesz, do Tomka to wiesz, Tomek pokazał za każdym razem pracę na skuterze. Także nawet stwierdziłem, że trzeba mu po prostu dać motocykl, nie? Ja. Na drugi raz, jak będziemy latać, nie? Patrz, jeździłem po śniegu, a piak mam na kasku. No. Widziałeś? Ty chyba go nie wyczyściłem od poprzedniego. Zobaczysz, co będzie na filmie, jak ładnie to wyszło wszystko. Nie wiem, ze dwa filmy teraz do tych filmów to będę wrzucał. Dobra, to jeszcze, żeby reasumując... Jarek, ale ty nie jesteś chłopak do wzięcia. Ja nie.
Ja mam żonę. No to tak jak ja. Tak. Jest projekt. Zbieramy na dwusuwa, na crossa, no, na złoma. I rok czasu sobie dajemy na to, żeby go zrobić, żeby na przyszłe święta wylosował widz donate'owy. Wygrał go, przyjechał, odebrał. Wygrał, odebrał. Bez żadnych zobowiązań. Oficjalnie może jeszcze zaprosi się paru jakichś znanych ludzi, nie? Tak. Po odbiór. No. Oprawę muzyczną zrobimy. Ty. Ty, dobra. Harmoszkę wezmę. No, a umiesz grać? Umiem. Dobra, no to jak ty harmoszka, a ja enduro do harmoszki zaśpiewam, dobra? Dobra. No i jeszcze, no co, no nagra ze mną odcinek, nie? Nada. Jak wygra. Musi. Lid. Czyli wejście, 10 zł donate i lecimy z projektem na 2021 rok. Wielki gest z twojej strony, żeby więcej takich youtuberów takie gesty robiło. To jest naprawdę duże poświęcenie i nie wiem, czy zdajesz z tego sprawę, nie? Bo to już... Motocykl marzeń. Znaczy tak, ja sobie zdaję sprawę, bo po prostu ten kanał dlatego powstał, że ja oglądałem filmy z motocyklami, bo nie miałem motocykla i po prostu siedziałem, oglądałem i w ten sposób, wiesz, śniło mi się, że też taki mam, że jeżdżę i po prostu dlatego jest ten kanał, tak? I ja po prostu dzielę się wszystkim. No i sobie zdaję sprawę, że po prostu nie ktoś... każdy ma też, nie? Na taki motocykl, tak. I to będzie super zabawa, tak, żeby miał możliwość, czyli, wygrania, no, tego motocykla. Czyli po prostu donate, marzenie, losowanie robimy, zbieramy to wszystko, już taką skrzynię sobie tutaj zbiję, bo na pewno będzie tego dosyć sporo. Tak. Każdy donate z tym, z dopiskiem marzenie wchodzi właśnie do gry, będę je codziennie czy co dwa dni drukował, robił ruloniki. No zobaczymy, jak to będzie się odbywać. Może weźmiemy jakąś środkę do losowania. No, bo to szczęście przynosi, nie? Może tego kota swojego. A, ten kot jest, wiesz, ale patrz, Black Ops o tym jechał. Zobacz. Normalnie szok, nie? Ale naprawdę, no bajka po prostu. A to od razu zaczęło mielić, nie? Koła w mielicy, nie? Bez żadnego tam zgrzytu. No. To trochę ubrudziłem ją, ale nie za dużo. Fajnie. Dobra, Dawid, to dzięki, że wleciałeś. Trzymaj się, braku. Dzięki za pomysł. Nara. Hejo, trzymajcie się.